Dlatego witam przedstawiciela kompanii węglowej, panią Jerzego Rabickiego. Jest pan jeszcze? Proszę Państwa, witam naszych radnych, którzy także zaszczycili tu swoją obecnością nasze spotkania. Mianowicie pana Jana Wyszgoła i pana Józefa Ospęty. Witam przedstawiciela pana naczelnika Krzyńskiego. Nasza uroczystość, no, trochę by miała trudności z odbyciem się, gdyby nie ci, którzy nam pomogli ją zorganizować. Państwo widzą, jesteśmy na terenie Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i tu właśnie dzięki temu, że pan prezes Tomasz Krawczyk przyzgodził i pomógł nam w zorganizowaniu, dlatego go tym bardziej witam. Pan prezes Tomasz. Ci, którzy nam pomogli, to także firma Karboenergia, tu mamy pana wiceprezesa Jerzego Warmińskiego i firma Karbome, mamy tu pana Marka Witury. Proszę Państwa, nam pomogła nam też bardzo firma Kazimierz Polczyk. Nie wiem, czy ktoś z tej firmy jest. Jeżeli jest, to bardzo, bardzo witam. I jeszcze, żeby to zakończyć, proszę Państwa, witam przedstawicieli Związku Ogólnośląskiego. To jest organizacja, z którą Barwy Śląska Stowarzyszenie współpracuje. No i na końcu witam media nasze, które, no, myślę, w sposób później przychylnie dla nas tą wystawę prezentuje. Proszę Państwa, idąc dalej z góry, żeby go nie przedłużać, proszę prezesa Stowarzyszenia Barwy Śląskie, pana Janusza Bartoszka, aby nam powiedział trochę o stowarzyszeniu, no i o pokucie, jak to było. Witam bardzo serdecznie wszystkich twórców, artystów, gości i przypadków i intuicyjnych. To jest Stowarzyszenie Barwy Śląska, które ma zacząć reprezentować działanie ruchu. Powstało w 2008 roku. Naszym głównym celem jest popularyzacja, promowanie, prezentowanie sztuki intuicyjnej, nieprofesjonalnej. Wszystkie działania, które w tym kierunku czynimy, byłyby niemożliwe, gdyby nie ścisła współpraca z kolekcją Barwy Śląską. Kolekcja, którą się nazywa elementem w skali europejskiej, a na pewno krajowej. Kolekcja pana Stanisława Garana de Forma. Przez ponad 55 lat swojej bielackiej pas gromadził 2,5 tysiąca obrazów ponad 200 twórców. I dzięki temu, że pan Stanisław udostępnia nam swoje zbiory, możemy organizować różne wystawy, prezentacje i konkurs. W tym niedługim czasie było zorganizowanych wiele wystaw. Kilka dziesiąt. W regionie, w mieście, poza regionem, nawet za granicą. Ostatnio w październiku w miejscowości Adlanek w Niemczech prezentowała współpracę z kolekcji pana Stanisława Gerarda Czechonia i innych twórców nieprofesjonalnych. Pan Stanisław Trefon jest jeszcze kluczową postacią własnego. Jest pomysłodawcą konkursu imieniem Jusza Marsisza. Chodziło o upamiętnienie postaci jednego człowieka, powstańca, działacza społecznego, malarza, przede wszystkim człowieka, który dał początki amatorskiemu ruchowi plastycznemu na Śląsku. Ta idea przyświecała zorganizowaniu pierwszego konkursu, który był zorganizowany pod tytułem Powstania Śląskie. Odbył się wystawa w Zamku na Śląskim. Dzisiejsza wystawa jest podsumowaniem drugiej edycji tego konkursu. Tytuł Pamiętajmy o ogrodach.
Chciałbym powiedzieć, że w tym konkursie wziął udział więcej uczestników niż w pierwszej edycji i nabyło dwukrotnie więcej prac. Jest to bardzo, bardzo miłe i bardzo, bardzo zachęcające do dalszego kontynuowania tego typu przedsięwzięć. Na koniec chciałbym, korzystając teraz w tym głosie, pogratulować wszystkim uczestnikom, podziękować za uczestnictwo w konkursie, podziękować wszystkim tym ludziom, którzy ten konkurs i wystawa mogła się odbyć. Zapraszam do uczestnictwa w następnych przedsięwzięciach, które mamy zamiar, mam nadzieję, że prowadzimy w przyszłości. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wystąpienie i po godzinie teraz już podażę na podróżu pana Tomasza Krawczyka kilka słów o obiekcie i o wszystkim panu prezesowi. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie w naszej wystawie. Chciałem powiedzieć, że w dobie powszechnej globalizacji, ujednolicenia zasad stylu życia ludności, także w pewnym zakresie kultury, wydarzenie takie jak to dzisiejsze uważam za bardzo ważne, dlatego że my dzisiaj promujemy nie kulturę masową, czyli tę, która się sama obroni, też mają te wielkie koncerny, wielkie pieniądze, a kulturę lokalną, która tworzy naszą tożsamość, która sprawia, że jesteśmy w tym miejscu. Kultura, w której wyrośliśmy, która odzwierciedla nasze wartości. To kim jesteśmy? Uważam, że należy dbać o tę właśnie kulturę, dlatego że pozwala nam zachować naszą tożsamość. Zachować naszą tożsamość w sytuacji, gdy, tak jak powiedziałem, styl życia robi się ujednolicony. Coraz więcej jest podobieństw pomiędzy poszczególnymi państwami i w pewnym zakresie powoduje to, iż zatracamy te wartości, które sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Uważam, że bardzo ważnym jest, żeby jednak te wartości dać. Dlatego gdy kilka miesięcy temu odwiedził mnie prezes Bartoszek i zaproponował, że będzie wolny w parku, nie wahałem się dziwić, zwłaszcza, że podzielił się entuzjazm prezesa, jego zmysł organizacyjny. Postanowiliśmy ponownie zorganizować tę wystawę. Także dziękuję prezesowi. Chciałem także powiedzieć, że sam park, Śląski Park Przemysłowy Technologiczny, jako spółka kapitałowa nie jest instytucją, której celem jest, podstawowym celem jest promowanie kultury. Natomiast w takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, czyli sytuacji związanej z, nie zawaham się mówić, polaryzacją społeczeństwa, ważne jest, żeby instytucje z otoczenia biznesowego także wzięły na siebie odpowiedzialność za kulturę środowiska, prowadzą swoją działalność. Śląski Park Przemysłowy Technologiczny co do zasady zajmuje się działalnością związaną z pomocą przedsiębiorcom, tak szeroko powiedziane. Natomiast część środków, które wypracowujemy, możemy przeznaczać także na organizację takich imprez jak dzisiejsza, na popularyzację sztuki, na popularyzację kultury, zwłaszcza tej kultury lokalnej, kultury niszowej. I bardzo się cieszę, że Państwo tutaj jesteście. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy się także spotykać, że impreza stanie się jeszcze bardziej powszechna, że będziemy mieli coraz więcej pracy. Tego sobie Państwu życzę. Na koniec chciałbym pogratulować osobom wyróżnionym się raz wszystkim uczestnikom. I życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my dzisiaj poprosimy wyniki konkursu, bo to chyba najbardziej to będzie interesowało. Mamy taki punkt, który jest to
wystawy, podmiera. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Chciałem po raz kolejny pogratulować Stowarzyszeniu Baliu Śląskiej, ponieważ jest to kolejna wystawa tutaj w Łunach, w tej wspaniałej instytucji. Tak jak Pan Prezes powiedział, która poza swoją podstawową działalnością również pełniła mecenasa sztuki w Rudzie Śląskiej. Myślę, że ta wystawa jest bardzo ważnym elementem kultury naszej, śląskiej i warto kultywować tego typu elementy, które właśnie mają wiele, wiele cennych elementów pochodzących z Rudy Śląskiej. Myślę, że nie będę już przedłużał tego wystąpienia, bo wszyscy Państwo czekacie już na wyniki. Także życzę Państwu wszystkim miłego odbioru tej wystawy. Dziękuję bardzo. Tak samo dziękuję. Czy jeszcze są, kto chce zabrać, może ktoś z tych, którzy nas pomogli? Nie ma. A z rady Pani Janie, Pani Anwyżu. Bardzo dobry edytor, jak to może coś powie. Dawca kultury tutaj u nas w Rudzie Śląskiej. Proszę bardzo. Pan biskup. Szanowni Państwo, zostałem przedstawiony jako edytor, dawca kultury, ale po prostu jak oglądam Wasze dokonania, zadycha. I powiem szczerze, że jestem tak pozytywnie zawisny, bo mnie Pan Bóg tym talentem nie obrażał, a bardzo chciałbym tak zgrabnie posługiwać się szpachą, pędzlem, rysikiem, nie wiem, czy to tak się nazywa. No niestety, natomiast wydaje mi się, że potrafię odbierać to piękno, które zostało tutaj na tych obrazach, na tych Waszych dziełach zawarte. Serdecznie gratuluję, dziękuję bardzo i dziękuję, że mogłem kolejny raz również z moim kolegą z Radyjskim. Chiłażeńce jeszcze też. Józef pięknie granacyjny, także na przyszłym spotkaniu zaprezentuje się Józef granacyjny. Będzie rzeczywiście jak po obrotku na gminie. Moje 18 sztuk wystawia. 18 sztuk wystawia. Na mandolinie grą. Na mandolinie grą. Pania wyglądu, największe przedsiębiorstwo w Kolonii, 10-30 tysięcy ludzi co ja wiem. I też są zainteresowani bardzo Waszą sztuką. Dlatego Jurku, Pan Jerzy Radocki, trochę na ten temat mają w głowie. Nie ma to prawda Pani Prezes, która zawsze nas to odwiedzała, ale mogę tutaj w imieniu kompanii coś. Dobry Państwu, ja z drobną melancholią wspomniałem to miejsce. Prawie 20 lat pracowałem. Także ja sobie szczególnie miną było, zaczynałem w barwie, w swoim środowisku w lewym roku. Jest to takie podwójne doświadczenie. Ja w imieniu zarządu kłaniam się Państwu. Szanowni, sobie cenimy Państwa sztukę i wykonania, ponieważ jest to wyrazem przywiązania do tej naszej ojczyzny i wyrazem hołdu dla ludzi pracy. Ten hołd przejawia się również w tym, że ogrody śląskie są piękne. Gratuluję Państwu, życzę dalszych sukcesów i wrażeń do dzisiejszych spotkań. Dziękuję. Zadość zwyczajom. Pozwolę sobie
obowiązuje jako przewodnicząca żywi przeczytać króciutki protokół. Z posiedzenia komisji drugiego konkursu sztuki intuicyjnej imienia Juliusza Marcisza pod tytułem Pamiętajcie o ogrodach, raj i ogrody Europy w dniu żywi odbyło się w dniu 19.8.2011 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, że minęło zaledwie 12 dni od tego czasu. Jest wydrukowany katalog, który wszyscy Państwo możecie otrzymać tutaj na stole, leżą jeszcze katalogi. No i jest zorganizowana bardzo piękna wystawa. Byłam także członkiem jury pierwszego konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Partii Śląska na temat powstań śląskich. Myślę, że i tamten był interesujący, miał interesujący efekt dał. I także i ten jest szalenie ciekawy, jest barwny, piękny i na pewno wielu z Państwa dostarczy oglądanie tych obrazów i zaledwie czterech, ale pięknych grafik, wiele, wiele miłych wrażeń. Ale wracając do protokołu, komisja w składzie Krystyna Kamczkolet, etnograf, przewodnicząca komisji, profesor Antoni Cygan, artysta plastyk, pedagog ASP w Katowicach, Stanisław Berard, telefon, kolekcjoner sztuki intuicyjnej i magister Janusz Bartoszek, przedstawiciel organizatora, prezes Stowarzyszenia Barwy Śląska. Po dokonaniu przeglądu 92 prac konkursowych dostarczonych nam przez 37 autorów, komisja zakwalifikowała do wystawy 80 prac, wśród których nagrodzono i wyróżniono następujących autorów. Pan Helmut Matura, pierwsza nagroda w wysokości 1000 zł za zestaw prac. Tam piszą trzy piękne. Pan Józef Pozdarty, druga nagroda w wysokości 800 zł za obraz pod tytułem Dzikie ogrody. Pani Stefania Krawiec, druga nagroda ex aequo w wysokości 800 zł za Zaciszę Anny. I w końcu Krzysztof Bebs, trzecia nagroda w wysokości 600 zł za pracę pod tytułem Ogród na Pańskim. Komisja przyznała 5 wyróżnień w wysokości po 350 zł następującym twórcom. Pani Danucie Orzechowskiej-Babel za pracę pod tytułem Ogród Radości. Pani Teresie Piekiera za zestaw prac. Panu Andrzejowi Marcolowi za ogródki działkowe. Panu Bogusławowi Kaczmarczykowi za łąki naszych ogrodów. I w końcu panu Rudolfowi Wignowi za zestaw grafik. Przyznalibyśmy na pewno wyższe nagrody i wyróżnienia, a może i więcej. Myślę, że nawet wyróżnień więcej, ale po prostu skromne środki ograniczyły nasze możliwości rozdawania cudzych pieniędzy. Komisja wysoko ocenia inicjatywę pana Stanisława Gerarda Trefonia, pomysłodawcy tematyki tegorocznego konkursu oraz gratuluje wszystkim autorom nagrodzonym, wyróżnionych
i zakwalifikowanych do wystawy prac. Oprócz tego komisja sugerowała organizatorom poszerzenie tematyki ekspozycji prac pokonkursowych o obrazy i grafiki z kolekcji stęczowa Gerarda Trefonia o tematyce korespondującej z tematyką konkursu. No, niestety, jak poinformował mnie pan prezes Stowarzyszenia Marki Śląska, magister Janusz Bartoszek, po prostu nie zmieściły się te prace, które myśmy proponowali, żeby włączyć, ale obecni tu mogą zainicjować cykl wystaw, które zarówno z tego konkursu, jak i one wprawdzie wrócą do autorów, ale być może część uda się zakupić, jak i z ogromnej kolekcji pana Stanisława Gerarda Trefonia, która jest kolekcją otwartą i ogromnie ruchliwy. Pan Gerard bez przerwy wypożycza, i to nie tylko na terenie Śląska, ale także i na terenie całej Polski jego ekspozycje z jego kolekcji są oglądane przez szerokie rzesze publiczności. Dlatego gratuluję wszystkim wyróżnionym, nagrodzonym, wyróżnionym. Gratuluję wszystkim zakwalifikowanym do wystawy autorom. No, gratuluję bardzo Stowarzyszeniu Barwy Śląska efektu tego konkursu i działań. No i oczywiście panu Gerardowi Stanisławowi Trefoniowi też jako inicjatorowi, pomysłodawcy tej tematyki. Dziękuję bardzo.
bardzo piękna, bardzo osobista praca. To pana ogródek. Bogusław Kaczmarczyk, Bogi nasz. Przepraszam bardzo. Głąd waszy nocy. Serdecznie gratulujemy. I w końcu pan Rudolf Lider. Serdecznie gratuluję. Przypominam sobie pana nagrody. Duże wystawy artystyczne w Katowicach przed laty. Dziękujemy panu bardzo. No i właściwie zostały rozdane przez dyplomy. Wszystkim dziękujemy bardzo jeszcze raz. Jeszcze chcieliśmy wręczyć wszystkim uczestnikom dyplomy za uczestnictwo. Pan Franciszek Kurzyczka, pan Franciszek.